Cześć, witam Papa Sushiri, ja tu go. Czas nadrobić dwa odcinki z Sushiri to go, które w poprzednim tygodniu miały być, ale się nie udało ich nagrać. Więc trzeba je nadrobić i to właśnie robimy. Odcinek 54 i jeszcze będziecie mieli dzisiaj odcinek 55. Smallford Beef to na dzisiaj. To na dzisiaj, tak. Mamy portal Ninifist i mamy nowego Kaleba. Do tego mamy sos Hibachi. I zobaczmy, jak to wygląda. A raczej jak nam się dzień potoczy. Obecnie rank 29. Po tym dniu powinno się udać i wbić punkty do ranka 30. Jak dla mnie będzie ten rank. Będzie ten rank. Jednak około 800 punktów zdobywamy z całego dnia. Dosyć często, a raczej zawsze. Praktycznie zawsze. Pod warunkiem, że nie rozwalimy się o jakieś zamówienie, przy którym bym stracił gwiazdkę. I jak nie sfailuję żadnych zamówień, to mamy ładne punkty. I to w takiej ilości, że na spokojnie będziemy mieli rank. Dobra. Teraz tak, mamy tutaj jakąś szyneczkę. Do tego ser. Tutaj mamy do rozwinięcia papier na portal Ninifist. I jeszcze raz to samo, tylko że parmezan i sos będzie jako drugi. Bardzo dobrze, że te dwa składniki są obok siebie. Wyciągamy. I pokrojone ładnie. Czyli powinien wyjść nam perfekt. Jedyneczka u Kaleba. Tak, perfekt. Przewrócimy i zamówienie Gino Romano. Mógłbym już nawet zrobić zamówienia specjalne, ale w Sushiri nie mam gdzie przechowywać zamówień, czyli bym niepotrzebnie sobie zablokował kolejkę, gdzie są te tutaj. Marcheweczki. Sezam. No kapnij to. I do tego sos. Tak zamówiła nam Bruna Romano. Okej. Mamy na zamówienie, a raczej następny ryż na kolejne sushi. Kawusia i cukierek. Moe. I tu mamy już zamówienia specjalne. Od razu wstawię oba ryż dwa razy.
powrót do gry, a jak już wszedł do menu, to spojrzymy w zamówienie Closera. Biały ryż. Dobra. Zamówienie drugie. Następny perfekt. Mieliśmy w Sushi To Go chyba tylko jeden perfekcyjny dzień. I fajnie by było trafić jeszcze kilka takich dni. No, czego się akurat spodziewam, skoro tak te perfekty łatwo wychodzą. Jeden ocet, a i jeszcze jeden ryż. Pod zamówienie specjalne dwa ryże. Dwa ryże pod dwa specjalne zamówienia, nie? Jeszcze będzie jeden ryż zamówiony losowo. Albo ciemny, albo biały. Więcej możliwości nie ma. Parmezan. Dobrze. No wiem, że dzwoni, ale ja musiałbym, a w sumie Deano jest na pierwszej stronie. Musiałbym się dowiedzieć, jaki papier mam rozwinąć. Zielony. Na razie nie wstawiam ryżu następnego, zaraz wstawimy. Tylko najpierw się dowiemy, co trzeba wstawić. I replay. Ok. Czyli mogę zamówienie specjalne wydać to co pod zamówienie specjalne mogę wydać jej. Ona też zamawia ciemny ryż i zielony papier, tak jak w zamówieniu specjalnym. Bardzo fajnie, że w tym zamówieniu składniki są obok siebie do tego zamówienia. Smoke fried beef. Będą z tego bileciki. A dalej to ja mam nałożyć kwadraty oraz kulki. Mówię kształtami, bo nie wiem jak to nazywać. O, jeszcze się zmieściło wszystko. Kulki. Kroimy zamówienie czwarte. I teraz będę musiał się doczekać, a raczej będę oczekiwał zamówienia Closera. Jerzyny. Ember. Teraz nie robię zamówienia. Nie mam jeszcze przepisu. Perfekt. Czwóreczkę też wydamy od razu. Może zaraz przyjdzie nam closer. Jak nie przyjdzie, to zacznę robić sam. No, perfekt numer 4. Daleko nie trzeba przewijać. Tu jest łosoś. Co dalej? Ze 128 klientów już jest 69 odblokowanych. Nie to. Tu jest rybcia, sezam i sos. Sos. A ponieważ już przyszedł Deano, no to nie muszę sobie potwierdzać, jaki sos. Chyba MK, to co na portalini Feast, to będzie chyba ten sos. Tak. Taki tam zauważyłem, tylko nie byłem pewien.
kroimy. Borówki i wiśnie. Borówki i wiśnie. Okej, Deano. Perfekt. I teraz zamówienie piąte i szóste. No tylko czy my tam zdobędziemy to co chcemy, czyli perfekty. Wszystko zaraz się wyjaśni. Teraz tylko nie zrobić jakiejś plamy przy nakładaniu. Bo jak to zrobię, no to wtedy stracę zaczekanie. Jak będę chciał poprawiać. Ryba. W sumie już tu nic więcej nie ma. Wystarczy pokroić. Jeżeli piąte zamówienie wyjdzie perfekcyjne, no to szóste też ma dużą szansę na perfekt. Jak piąte zamówienie, czy jeszcze perfekt? Tak, jeszcze perfekt. I teraz small fat beef. I 54 odcinek dobiega końca. Będziecie mieli jeszcze dzisiaj, tak jak zapowiadałem, odcinek 55. Na pewno. Bo jednak zaległości... do zaległości się zalicza ten dzień. Jak wiecie, kiedy robię zaległości, no to nie robię więcej ani mniej niż... no jest zapowiedziane. W sumie mniej to mógłbym zrobić, jak nie będę mógł nagrać. I wtedy dalej ten odcinek będzie zaległy. Ten odcinek, który w zaległościach nie zostanie zrealizowany, to on jest dalej zaległy, nie? Proste. Jest zaległy do tego, tak długo, aż go nie zrealizuje. Może nawet, nie wiem, teraz zażartuję, rok być zaległy. Może tak być, że odcinek będę przesuwał rok, bo nie będę miał czasu, żeby je nagrać. Albo po prostu się nawarstwią odcinki. No, powiedzmy, że poszukam jakieś takie ograniczenie. 100% za cały dzień. Kiedy jakby zaległe odcinki już są nieważne, jeżeli ich nie nagram. Ale fajnie. 30 rank. Okej, ale 999. Numer alarmowy na pogotowie ratunkowe tam nam wyszedł. Łyżka. Do tego mamy skarb z kaktusa McCoya. Tacka. Brąz, agrestowy sos, kapelusz. Serio, widziałem wszystko. Brąz był na akordeonie. Był dosyć ciemny, więc można było go nie zauważyć. Do zobaczenia w odcinkach następnych. Może się uda wbić rank, ale raczej nie po dniu następnym, tylko po dniu 56. Cześć!